Witam Was bardzo serdecznie, Marek Maras Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Kolejna wideo recenzja, kolejna gra. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować grę autora, który niewątpliwie jest chyba fanem wielbłądów. Wykorzystał te wielbłądy już w grze, które miałem okazję dla Was recenzować. Mowa tutaj oczywiście o grze Isfahan. Autor to jest Sebastian Pauszon i tenże sam autor wykorzystał właśnie wielbłądy w grze dwuosobowej pod nazwą Jaipur. Dwa tygodnie temu wydawnictwo Rebel wydało tu polską edycję, więc możemy się cieszyć polską edycją tej gry. W Jaipurze gracze udają się do różowego miasta, tak właśnie, różowe miasto, najstarsza część Jaipura, budynki w najstarszej części Jaipura malowane są na różowo i ten fakt jakby autor odzwierciedlił stosując różową wypraskę. Wszyscy mówią o tej wypraskce, że jest różowa, nie bez kozery. To jest takie bardzo sympatyczne nawiązanie, a swoją drogą oczywiście bardzo praktyczna wypraska. No cóż, w kolorze różowym, czyli nawiązuje bezpośrednio do miasta i w sumie bardzo dobrze. W tej grze gracze będą handlowali różnymi towarami. Za te towary będą stosowali punkty, no i oczywiście gracz, który zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa rundę. Możemy tu rozegrać tak na dobrą sprawę dwie rundy, będzie wynik 2-0, bądź też 3 rundy, będzie 2-1 przy takiej pełnej 3-rundowej rozgrywce. Ta rozgrywka w Jaipura nie zajmie więcej jak 30 minut. Także tyle tytułem wstępu, oczywiście nie przedłużajmy, zobaczcie jak wygląda rozgrywka i pozwolicie, że powiem kilka słów na temat po tej rozgrywce. Tak wygląda przygotowanie do gry Jaipur. Wszystkie żetony, które mamy w pudełku, należy wysypać, posegregować kolorami według wartości rosnącej. Żetony charakteryzują następujące towary: diamenty, złoto, srebro. Mamy także tkaniny, przyprawy i skóry. Na każdym żetonie jest wartość punktowa. Dla ułatwienia przepodliczenia punktów te cyfry są po drugiej stronie, ale zdecydowanie większe. W obszarze gry także segregujemy żetony premii za sprzedaż 3, 4 i 5 takich samych towarów, a także żeton wielbłąda, który uzyskujemy na koniec rundy za największą liczbę wielbłądów. Żetony premii nie mają napisanych wprost punktów, mają napisane punkty z tyłu. Trójki to są od 1 do 3 punktów, czwórki mają 4, 5, 6 punktów, a żetony premii za 5 kart 8, 9 i 10. Mamy także żetony uznania. Gracz, który wygra rundę, uzyskuje taki żeton. Uzyskując 2, wygrywa całą grę. Na początku gry wykładamy 5 kart. To są 3 wielbłądy i 2 towary ze wspólnego deku. Każdy z graczy zyskuje 5 kart na rękę. Jeżeli wśród tych kart są karty wielbłądów, wykłada te wielbłądy przed siebie. Te wielbłądy powinny być widoczne dla innego gracza. I co gracz może zrobić w swojej rundzie? Ma do wyboru tak naprawdę jedną z dwóch akcji. Pierwsza z akcji to jest po prostu sprzedaż towarów, czyli może sprzedawać towary w zasadzie już od 1 do 5. Jeżeli sprzeda, załóżmy, 2 towary, te towary odrzuca na stos i bierze 2 żetony o największych nominałach ze stosu. Jeżeli gracz by sprzedał tych towarów więcej, 3, 4 i 5, no to oczywiście dobiera tyleż tych towarów ze stosu, oddaje 4 karty w takim kolorze, no i oczywiście bierze żeton premii, który będzie punktował na koniec, w tym wypadku 6 punktów. Drugą możliwością, jaką gracz może wykonać, to jest pozyskiwanie kart. Gracz może pozyskać jedną kartę do swojej ręki, albo też może wziąć wielbłądy. W tym wypadku bierze wszystkie wielbłądy, które się znajdują i na to miejsce powinny znaleźć się kolejne karty. To jest druga możliwość. Trzecia możliwość, może dokonać wymiany. Wymiana polega na tym, że no, zazwyczaj to będzie za pomocą wielbłądów, ale można wykonać także za pomocą kart, które mamy na ręce. Po prostu pozyskać wszystkie towary, czyli oddajemy wielbłądy i zabieramy towary. I w ten sposób udało nam się pozyskać towary, które nam są potrzebne. Pamiętajmy, limit na ręce jest 7, gracz nie może mieć więcej niż 7 kart. I tym sposobem zabraliśmy większą pulę takich samych towarów.
będziemy mogli w następnej rundzie sprzedać przyprawę w ilości 4 i zgarnąć żeton premii. W przypadku najdroższych towarów, diamenty, złoto i srebro, jeżeli zostają tylko po jednym towarze, należy pamiętać, że wtedy musimy za taki towar zapłacić nie jedną, a dwie karty towarów. Runda w Jaipura kończy się wtedy, kiedy z 6 stosów podczas gry wyczerpią nam się 3 stosy towarów, bądź też wyczerpie się dek z kartami, nie będziemy mogli już dołożyć do naszego obszaru gry do 5. Wtedy oczywiście gracz, który ma najwięcej wielbłądów w swoim obszarze gry, uzyskuje żeton premii. Wszystkie żetony, które gracz zdobył podczas rozgrywki, oczywiście są podliczane. Gracz, który zdobył najwięcej punktów, uzyskuje żeton uznania. W tym wypadku oczywiście ponownie przygotowujemy obszar gry, segregujemy towary i gramy aż dotąd, któryś z graczy uzyska 2 żetony uznania. Wtedy kończy się rozgrywka i jest zwycięzcą w grze Jaipur. Zobaczyliście, jak wygląda Jaipur. No, trzeba przyznać, że rozgrywka jest bardzo szybka, bardzo dynamiczna i kończy się taka pełna 3-rundowa gra w niespełna 30 minut. Mimo tego, że ta rozgrywka jest bardzo szybka, ma proste zasady, stawia przed graczem dosyć sporo decyzji. No, ten gracz musi zdecydować, czy będzie sprzedawał pojedyncze karty 1, 2, i będzie uzyskiwał z jednej strony te największe nominały tych towarów, czyli najwięcej towary, które dają najwięcej punktów, albo będzie zbierał te towary 3, 4, 5 i uzyskiwał żetony premii. Tak naprawdę tutaj musi sam zdecydować. Z drugiej strony ten element wymiany wielbłądów. No, to jest tak, że oczywiście, jeżeli mamy więcej wielbłądów, jednorazowo możemy wymienić więcej towarów, ale z drugiej strony oczywiście dajemy graczowi możliwość pozyskania tych wielbłądów, więc ten gracz z jednej strony będzie tak, że będziemy się przepychali tymi wielbłądami, będziemy uzyskiwali różne towary. Jeżeli gracz zabierze te wielbłądy, no to z kolei odkryje nam większą pulę towarów, które będziemy mogli wykorzystać i dopasować do swojej ręki. Więc mimo wszystko tutaj niewiele decyzji, ale one mają kluczowe znaczenie podczas rozrywki. No, trzeba podkreślić, że gra jest dosyć mocno losowa, niestety. Mamy tu wspólny dek, te towary w zasadzie się powtarzają. Już towary, co uzyskujemy na ręku, w przypadku otwarcia, może spowodować, że gracz będzie miał 3, 4, czasami nawet 5 towarów, którymi oczywiście rozpocznie, zyska żeton premium, aczkolwiek runda trwa nie dłużej jak 10 minut, więc jeżeli w tej rundzie nam nie poszło, możemy spróbować szczęścia w kolejnej, więc taka szybka, prosta, niezobowiązująca rozrywka, lekka można powiedzieć, bo tych decyzji nie ma za dużo, aczkolwiek dosyć mocno się dzieje na tym stole, bo te karty się pojawiają, znikają, wykładamy wielbłądy, więc w tym momencie tutaj naprawdę bardzo fajnie, bardzo dynamicznie, oczywiście wykonanie, należy podkreślić, że wykonanie jest bardzo ładne, trwałe pudełko, niewielkie, można je wrzucić do bagażu i oczywiście ta różowa wypraska, która oczywiście nawiązuje już na budynku, mamy do tych różowych budynków tej najstarszej części miasta Jaipur, także karty, żetony, wszystko wykonane bardzo dobrze, graficznie, jak i pod względem jakościowym, myślę, że gra będzie Wam służyła bardzo, bardzo długo. Ja tą grę rekomenduję, za niespełna 60 zł uzyskujecie naprawdę fajną zabawę. Dla mnie to jest taka solidna ósemka, jeżeli chodzi o gry dwuosobowe, takie gry lekkie, rodzinne, więc jeżeli lubicie gry typu chociażby, nie wiem, Zaginione Miasta, Jaipur idealnie trafi w Wasze gusta, więc polecam, zagrajcie, spróbujcie. Sebastian Pauszon, miłośnik wielbłądów, ze swoim Jaipur. To jest gra z 2009 roku. Fajnie, że wydawnictwa odgrzebują takie tytuły i że nie tylko nowości są promowane, a także tytuły, które są już uznawane, które są ograne i tak naprawdę zyskały już swoich zwolenników. Także ja Wam serdecznie polecam Jaipura. Zagrajcie, spróbujcie oczywiście. Jeżeli lubicie takie gry dwuosobowe, no to myślę, że ta gra powinna się znaleźć w Waszej kolekcji. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Marek Maras Wysocki. Tradycyjnie proszę Was o lajki, o subskrypcje. Komentujcie, bo tych komentarzy jest za mało. No i cóż, do następnej recenzji. Dziękuję.